Dobrze, mam nadzieję, że mnie. Dobrze, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Słyszycie. Tu wszystko prawie, że jest gotowe. Ja to będę musiał wyłączyć, bo mam tutaj mam jakby odsłuch w drugim komputerze, ale jest opóźnienie, bo jest coś takiego. Więc ja sobie to wyłączę, włączę zdjęcie. O, dobrze, już jest normalnie. Słuchajcie, to tak. Wpiszcie mi na czacie, czy słyszycie, czy widzicie, czy słyszycie, czy się tutaj ruszają rzeczy, że tak powiem. Bo nie chciałbym zacząć, jeśli coś nie działa. Przede wszystkim nie ma obrazu. No, czasem będę ruszał tą deską bardziej w jedną oraz bardziej w drugą stronę, ale coś takiego będzie musiało się zdarzyć, że tak powiem, z czasu do czasu. No to przy malowaniu akwarelą to tak idealnie pod linijkę się nie da. Nie ma takich kamer, co by były w stanie na bieżąco korygować takie dynamiczne ruchy. Dobrze, mówicie, że jest ok. Dobra, to tak. Pierwsza rzecz to ten temat, który będę malował. Znaczy inspiracja, to wrzuciłem na YouTube'a, nie na YouTube'a, tylko na naszego Facebooka Akwarela EU, też na grupę Akwarela, też na Facebooku. Tam możecie zobaczyć taki burzowy klimat. Tak, bo obiecałem coś z jakimś atmosferycznym, takim mocniejszym efektem, więc się pojawi. Ja tu przypiąłem sobie jeszcze taśmę. Podrys będzie w miarę prosty. Tak naprawdę tutaj będą tylko takie sylwety miasta i na pierwszym planie troszeczkę, powiedzmy, może tam ciut dokładniejszy obiekt. A tak generalnie to będzie dosyć jakby pod względem podrysu w miarę proste. Trochę będzie płynu maskującego potrzebne. A i generalnie, jeśli chcecie namalować pracę na podstawie tej lekcji, to lepiej jest to zrobić po transmisji albo następnego dnia, tak? Bo to będzie udostępnione u nas na naszym kanale, więc będziecie mogli sobie z tego skorzystać, bo teraz ja po prostu nie będę robił przerw na to, żebyście malowali, bo to by trwało bardzo długo. A i tak myślę, zejdzie między 2 a 3 godziny to potrwa. Więc żeby nie przedłużać, już będę powoli zacznę robienie podrysu. Ja go będę od razu robił akwarelą, tak jak zwykle. Za chwilkę zacznę. Tu sobie powiększę tylko obraz. Bo jest to prawda sylweta, ale fajnie byłoby ją widzieć trochę dokładniej. Dobrze. Więc tak, w tym temacie najistotniejsze, jak widziałem, będzie sylweta, klimat, będzie burzowy, chmura, ale całe miasto, które tu się pojawi, będzie sylwetą. Jest to konkretne miasto, to jest we Włoszech Matera, takie miasto, można powiedzieć, filmowe. Tam w tym mieście często się odbywają, znaczy kręcą różne filmy, przede wszystkim jakieś historyczne z czasów rzymskich i tym podobnych. Zdawiam się na umiejscowienie pierwszego elementu, żeby było w miarę dobrze, no tam wiecie, jak się trochę gdzieś się człowiek w perspektywie pomyli, czy tam w skali, to już trudno. Tutaj ten podrys warto sobie zrobić tak dosyć wyraźnie, znaczy nie jakoś zbyt blado, bo tu będą szły bardzo ciemne, że tak powiem, kolory. Mam nadzieję, że widzicie. To będzie taki najwyższy element, czyli wieża,
kościoła, dzwonnica. Więc jeden z elementów, który fajnie jakby był dokładnie zrobiony. Oczywiście jest to jakaś tam luźna interpretacja, to nie będę tego dokładnie jakby odtwarzał, sobie troszeczkę te kształty, budynki. Można tu naprawdę użyć fantazji, tym bardziej, że to miasto jest położone na skalę i tam każdy budynek jest w zasadzie prawie że na innej wysokości. Więc jakby problem, że gdzieś w perspektywie się pomyli czy coś takiego, to jest znikomy. Dobra, tu z jednej strony i potem to będzie opadało to miasto. Sobie przybliżę jeszcze obraz, żeby trochę dokładniej krawędzie. Znaczy klimat będzie trochę podobny, może być, nie wiem, czy tam widzieliście taką akwarelę na Instagramie, zamieszczałem z plenerów w Tykocinie. Tam, tylko tam był taki nocny klimat, to też częściowo nocny, bo to taka już burza, że bardziej już z nocą kojarzy. To jakby, no, będzie ta akwara dosyć ciemna. To od razu to powiem. No to też nie ma co się nastawiać na te kształty, że one będą super dokładnie odwzorowane podczas malowania, bo to będzie duża plama będzie do zrobienia, więc też nie ma co się tutaj jakby zbyt dokładnie jakby spędzać nad tym czas. Ja tutaj robię podrys takim bardzo ciemnym odcieniem takiego atramentowego niebieskiego. Taki najbliżej do niego to będzie indygo. Ale ja robię to innym kolorem. Takim rzadziej spotykanym. Dzisiaj będę malował nie tylko wincorami, ale tutaj w dużej mierze korami. Tutaj akurat kolor, który mam, akurat taki nie występuje. A powiedzmy, że błękit pruski też jest tam jakoś w miarę mocno zbliżony, tylko że ten kolor w przeciwieństwie do błękitu pruskiego nie ma takiego jadowitego odcienia. Jest tak jakby ten atramentowy odcień taki stonowany i to jest fajne w tym akurat kolorze, nie trzeba go mieszać już. No i tak będę łączył. Później powiem przed malowaniem, jakie tu kolory będą. O, tutaj widzicie, tutaj robię. Chcę zostawić na to niebo całkiem duży obszar, żeby tutaj się działo. Bo jakby niebo jest jednym z głównych tematów. W zasadzie połowa efektu pracy to jest niebo w tym wypadku. Druga połowa to zrobienie dużej ciemnej plamy tych budynków. Naprawdę, ale nie będą one takie jednolicie czarne.
No na pewno. No Notere, tam właśnie byłem kiedyś na plenerze. To jest południowa część Włoch. Tam na końcu tego buta całego. Takie kamienne miasto. Akurat jak byliśmy, to też kręcili jakiś film. Tylko na szczęście przed miastem, nie w mieście. Więc można się było normalnie poruszać. Akurat jak przyjechaliśmy, to już było, już trochę słońce zaszło, więc tego malowania tam za dużo nie było. Ja właśnie bardziej pochodziłem sobie, porobiłem zdjęcia. No tam to trzeba byłoby zostać za 2-3 dni, bo tyle jest kadrów. No w końcu filmowe miasto. Tam nie wiem, czy tam między innymi pasy nie kręcono Gibsona. Przynajmniej część ujęć. No i tu mamy tą serwetę, tego właśnie tą linię taką, nazwijmy to ząbkowaną. Tu tak naprawdę jeszcze będę potrzebował zaznaczyć taki większy budynek na pierwszym planie, tak żeby nie było tutaj takiej nudy na samym dole. No tu widzę, że taśma mi się odkleja. Będzie zabawa z tą taśmą, niestety. No to mocna taśma. Skocz. Dobra. Jak zobaczę na czacie, niestety na czacie to będę tylko tak mógł w przerwach tak przeczytać, więc jak będziecie mieli jakieś pytania, dzień dobry, to wam ich wszystkich jakby nie będę w stanie jakby wyjaśnić. Gdzieś tam dopiero po albo właśnie w przerwie, bo jakieś tam przerwy na pewno sobie zrobię, tylko po namalowaniu nieba będzie przerwa, czy po nałożeniu całego podrysu. Dobra, teraz będzie ten budynek na pierwszym planie. Trochę większy. Na razie go przybliżam. Dobra. A nie jest jakiś skomplikowany. Będzie kłopot z nim, znaczy trzeba będzie mądrze malować, bo nawet jak zrobił super ciemny podrys, to i tak on może zniknąć mocno. Też go tak troszkę, znaczy on będzie trochę bardziej trójwymiarowy niż ten. Niż sylweta miasta. Tak, mam nadzieję, że robię jedną ścianę. Kadr nie jest z perspektywy człowieka, jest tam jakoś trochę obcięty, więc dlatego tak. Już poniedziałek startują nasze te kursy feriowe, portret. Właśnie tutaj zauważyliście pewnie, że jest numer wstawiony tego malowania na żywo, bo możliwe, że będzie tego więcej. Może następny właśnie będzie portret jakiś będę malował na żywo. Któregoś dnia takiego luźniejszego. W piątek albo w soboty na przykład. I tu właśnie będą takie podcienia fajne. Jeśli byście chcieli to zrobić, tą pracę gdzieś w domu, no to możecie niekoniecznie oczywiście tak jak ja pędzlem, tylko ołówkiem, jeśli tam
Byłoby to zbyt trudne do zrobienia pędzelkiem. Zobaczycie potem, czy jak już mogliście sobie wejść na Facebooka naszego, to tam możecie zobaczyć to zdjęcie. Ono jest dosyć ciemne. No już. Ten podrys już coraz mniej zostało do końca. Tutaj tak dokładnie robię te fragmenty, bo tam będzie akurat masking. Właśnie w niektórych miejscach, w tak zwanych okienkach, pojawi się płyn maskujący. Ja nie chciałem zrobić takiego typowego, takiego deszczowego aury, bo to jest w większości w takich przypadkach szare, szaro-bure. Taki zrobiłem motyw, że wiecie, jest tam, nie wiem, tuż przed burzą, albo jest akurat oko cyklonu i na chwilę przestało padać. Dobra, tu mamy te okienka. Znaczy okienka. Lodżię taką. Pojawi taka lampa jeszcze. Tu jest ta lampa. No tu też się pojawiają jakieś jeszcze. Cienia. No i tutaj okno. Jest jedno z większych, ono też będzie zamaskowane. Tak gdzieś mniej więcej na tej wysokości. Przy starej architekturze lepiej jest te okna robić mniejsze niż większe, cieńsze. To lepiej wygląda, ponieważ duże okna się kojarzą z nowoczesną architekturą, więc lepiej zrobić za małe okienka. Natomiast za małe się źle nie kojarzą. Dobra, to tu będzie ten budynek, który się będzie troszkę bardziej wyróżniał. Tam jeszcze był taki jeden, który chciałem trochę dokładniej pokazać, ale chyba już zrezygnuję i po prostu samymi tym płynem maskującym to zrobię. I teraz, żebyście wiedzieli, w które miejsca będę stawiał masking, to ja te, tak powiem, kształty tych okien wmaluję. I warto to zrobić, bo też wtedy łatwiej, bo ten masking jest trochę taki nieokiełznany, łatwiej jest go potem opanować. Dobra. Więc tutaj ten budynek jest zrobiony. Trzeba ich jakoś akurat bardzo ciemno zrobić, bo i tak płyn maskujący nam ochroni te miejsca, ale tu właśnie będą takie okna tajemnicze. No bo ta architektura jest taka, że jest więcej muru niż okien.
akurat to zdjęcie, które tam macie, to nie jest to zdjęcie mocno przerobione, bo oczywiście takiego zdjęcia tam nie zrobiłem, bo to byłoby już za ciemno. Zresztą bardzo trudno jest, nie oszukujmy się, natrafić na taki moment. To raz, dwa też, żeby jeszcze było włączone takie nastrojowe światło. To trzeba by długo, długo odczekać. To jest zmontowane. Znaczy jakby kadry jest, się zgadza, tylko to niebo jest z innego fragmentu wzięte. No być może dodam trochę więcej okien niż jest na zdjęciu, żeby gdzieś było trochę ciekawiej. No i właśnie w akwareli warto jest sobie, szczególnie w takich atmosferycznych tematach, dobrze jest to uprościć. O, tutaj widzę, ktoś jest w UK-u tak zwanym. To tak, dziękujemy za pozdrowienia. Wiecie, no jak możecie pisać, gdzie jesteście, skąd. Szczególnie jak jesteście w jakimś egzotycznym miejscu w tej chwili, to ciekawe by było. To jest taka typowa panorama takiego miasteczka włoskiego, tylko że w nietypowej aurze. Ale może takiej świątecznej. Nie wiem, może ktoś was jest we Włoszech. Może tam właśnie tak jest. Może właśnie teraz jest tam taki klimat. Mamy już wieczór. I może to nie jest daleki od prawdy, co się tam teraz, jak to tam teraz wygląda. Gdzie te okienka, później, bo też te okienka też warto tak robić, że one są w takich jakichś grupach, że nie tak, że są podobnie rozrzucone, to też pod względem kompozycji nie będzie wyglądało dobrze. Ale żeby nie było, te okna, które tam są, się świecą, to są prawdziwe okna, to nie są jakieś tam przypadkowe wybrane punkty, tylko prawdziwe okna. Dobra, myślę, że tak będzie fajnie. Chyba wystarczy. I tak akwarela częściowo zrobi swoje. No i teraz czas na płyn maskujący. Widzicie, akurat korzystam z takiego. Warto do płynu maskującego sobie dobrać, znaczy mieć ten spryskiwacz. Bo on często niestety gęstnieje, bo gdzieś tam odparowuje ta woda. Tylko też maskingu lepiej nie kupować na zapas, bo to mogą być wyrzucone pieniądze. On ma tam co prawda jakieś takie zamknięcie, takie jak w lekach dla dzieci, ale i tak odparowuje sporo. No ja nakładam płyn maskujący takim silikonowym pędzelkiem
doświadczenia wychodzi mi, że to chyba najfajniejsza jest. Najfajniejsza rzecz. Dobra, i nakładam na te prostokąty, bo to głównie prostokąty powinny wyjść. Szpionu maskującego za bardzo nie rozwadniajcie. Bo zbyt rozwodniony to też niedobrze, a z kolei gęsty też się ciężko nakłada, więc lepiej jest tak trochę tam dodać wody w zasadzie prób i błędów. Bo zbyt rozwodniony masking może stracić swoje właściwości. Go nałożycie, on tam wsiąknie gdzieś za głęboko w warstwy kartki i już nie będzie na przykład dało się go zdjąć już. Zresztą generalnie masking po iluś tam tygodniach, miesiącach potrafi zaschnąć już tak na amen. Już ta guma się robi tak twarda, że się nie da. Ja mam parę takich prac, gdzie albo zapomniałem zdjąć maskingu, albo po prostu ich nie dokończyłem i ta masking już zostanie. Natomiast masking daje nam taką, że tak powiem, umiejętność, taką możliwość, że nie musimy się przejmować, taki luksus, nie musimy się przejmować tymi świecącymi fragmentami. No, z nimi jest najtrudniej w akwarele, szczególnie takiej ciemnej, że tego już nie odzyskamy. No dobra, i tutaj to świecenie na tej lodzi. Tak, nie świecą się całe te fragmenty, te łuki, tylko jeśli przyjrzycie na zdjęciu, to pewne obszary ograniczone. Ja też nie maskuję całego tego obszaru, tylko fragment jego, bo zakładam, że potem jeszcze wymyję część dookoła. Więc też tak proponuję, żeby nie wyszło te plany zbyt później sztywno. No bo planuję ten budynek jakby trochę oddzielnie zrobić. Znaczy szczególnie ta elewacja. Tak jak na zdjęciu ona fajnie świeci i tak chciałbym, żeby zostało skończonej pracy. Dobra. No okna, no to tak po całości ten maskik. To już bez... Tylko też lepiej jest nakładać na szybę, a nie na ramę. Szczególnie jak mamy na jakimś na dalszym planie okienka, nie widać tej ramy. To trochę psikam, bo już się trochę zrobił za gęsty. Włochy to bardzo fajne miejsce na właśnie nie tylko odpoczynek, ale właśnie na malowanie. Bardzo są tam urokliwe te krajobrazy. Ale dobrze jest wybierać jakieś takie mniej znane właśnie miasteczka. Tam praktycznie każde miasteczko jest tak samo ładne, to lepiej wybrać te mniej znane. Będzie mniej po prostu turystów. Bo jak kiedyś miałem sytuację, gdzie to było, Amsterdam. Tam się nie da rysować. Znaczy przynajmniej nie dało. Teraz nie wiadomo, jak będzie z turystami, ale wtedy, jak ja byłem w Amsterdamie z 10 lat temu na studiach, to rzeczywiście tam się nie da rysować. Tam jest tyle ludzi, mogą was nawet zadeptać. Takie tłumy. No myślę, że we Włoszech, w Wenecji może być podobnie. Przecież te wakacje nie było za dużo turystów w Wenecji akurat. To nawet był dobry moment, żeby się wybrać do Wenecji. Może jedyny z taką małą ilością turystów. No bo to jest istotne w malowaniu w plenerze, żeby mieć jakiś tam spokój, tak? Że nie tak, że się boicie, że zaraz ktoś wam wejdzie na farby albo na paletę i wam coś rozwali. No w Amsterdamie to praktycznie tak wyglądało. Ja nie wiem, czy tam w końcu jakąkolwiek pracę zrobiłem. Chyba szkic jakiś taki, ten nie akwarelowy, tylko w jakimś szkicowniku i na tym się skończyło.
Ale są też miasta, w których no, trzeba mieć specjalne zezwolenie, żeby móc sobie pomalować. Prawda, myślę, że we Włoszech też są takie miasta. Nawet czytałem o tym, ja akurat nie spotkałem, a na przykład Praga jest jednym z takich miast. Tam nie można sobie na legalu usiąść i no, szkic wam pozwolą zrobić, ale już większą pracę to już będzie kłopot. No, ja sam sprawdziłem. No. Bo to po prostu podchodzą policjanci i się pytają, czy macie zezwolenie. Czy je można zdobyć, tak? Z jakiejś uczelni artystycznej i tak dalej, ale tak jest się studentem. To można ewentualnie coś takiego. Chociaż ja byłem wtedy jeszcze studentem, no i tak musiałem kończyć malowanie. No, taka zasada. Może to niby się chodnik zajmuje, że to też trzeba mieć tam zapłacić komuś haracz, żeby móc sprzedawać pracę, bo była groźba, że będziemy pracę sprzedawać, te, które sobie rysowaliśmy. Akurat nie sprzedawaliśmy, no ale kto nam uwierzy na słowo, bez glejtu uczelnianego. No i ponoć jest parę takich miejsc, ja tylko Pragę tak spotkałem, pracę z czymś takim, ale ponoć i we Włoszech. Nie wiem, może w Rzymie tak jest też. W niektórych miejscach, żeby też tam może nie znaczy generalnie jest taka zasada, żeby tego chodnika rzeczywiście nie utrudniać przechodzenia. Dlatego dobrym patentem jest na przykład robienie szkicu czy malowanie z knajpy. Jest tak zwane. Wtedy się kupuje tam coś do picia, najlepiej wziąć jakąś taką knajpkę, gdzie akurat nie mają jakiegoś dużego obłożenia. W takich godzinach właśnie jeszcze przedobiadowych, że to już i po śniadaniu, a jeszcze dużo przed obiadem. Wiadomo, można sobie zamówić tylko kawkę i sobie normalnie się wygodnie rozłożyć i malować. I też się nikt nie przyczepi. I dobre z reguły są widoki właśnie z tych. I w razie czego parasolka jakby miała upadać. Więc same plusy. A jeszcze można, jak się zrobi dobrą pracę i wam na niej nie zależy, to dostać za nią obiad za darmo. Tak, to już się wielu moim kolegom, mnie chyba się zaraz też zdarzyło coś takiego. Słuchajcie, masking nałożony jest, więc teraz może, to, żeby to wyschło, bo to zważę, żeby on przesechł. Powiem, jak ja to będę malował, jakimi kolorami. Tak. Ważne, żeby sobie to przykleić właśnie tą deskę, a czy ten pakiet deski. Kolorki, więc taki pierwszy, podstawowy właśnie, tutaj będę na nim bazował. Mam go akurat tutaj tak rozrobiony, znaczy muszę go jeszcze rozrobić. To jest taki kolor, nazywa Indian Tron Blue, czy jakoś tak. Albo Indian, nie Indian, Indian. No, bardzo dziwna nazwa tego koloru. Pewnie wynikająca z pigmentu. Natomiast jest no bardzo ładny, jest taki atramentowy, ale jednocześnie nie wpada w zieleń. Nie jest też tak jadowity jak błękit pruski. Bardzo fajny odcień, bardzo taki ciemny, naprawdę bardzo ciemny błękit. On akurat do malowania niebieskiego nieba się nie nadaje, bo jest taki trochę mroczny, ale właśnie do takiego tematu, co dzisiaj mamy, jako taki przyciemniacz, to jak najbardziej. Ja może na razie zdejmę pracę, no sobie będzie wysychać, a tu rozrobię kolory i o nich opowiem. No jeszcze mi się przyda fiolet, może trochę niebieskiego, sepia na pewno się przyda. Tu mam sepię, no i później do tych świetlistości to trochę z tych ciepłych kolorów, ale niedużo. Ale prawdopodobnie magenta też. No właśnie, bo tutaj nie będę malował takimi tymi typowymi kolorami, znaczy tymi kolorami, co z reguły malujemy na zajęciach kursu online. Natomiast można je zastąpić. No mówię, ten kolor to można spróbować indygo. I to będzie całkiem fajny kolor. Indygo to jest troszkę tak jakby do tego, co tu mamy, dodać trochę sepi. Mniej więcej. No ten kolor jest akurat koral, kolory są jedno z droższych farb, czy nawet najdroższe. Bardzo intensywne pigmenty.
Bardzo dobrze. No, najwyższa jakość. Jest tych farb. Ale i tak trzeba rozrobić dużą ilość, mimo mocnego pigmentu, bo jednak powierzchnia jest spora. Będę zaczynał od nieba. Dobra, teraz tak. Fiolecik na pewno się przyda. Ja sobie powiększę materiał zdjęciowy, żebym widział całość. Ja nie będę starał się tak zbliżyć w 100% do tego, co jest na zdjęciu. Tak jak powiedziałem, jest na akwareli EU na Facebooku, jest jako post zamieszczone to zdjęcie, można sobie zobaczyć. Natomiast będę chciała właśnie to utrzymać w takich chłodnych kolorach, gdzieś tam z dodatkiem właśnie tej sepi. Że gdzieś tam ta sepia spowoduje taki może lekko nawet zielonkawy odcień. Bo ja tu oprócz fioletu będę fiolet się przydał, tak, bo dużo wcale nie ma. Też nie chcę na nim jakoś tak mocno bazować. Trochę tego niebieskiego, ale to jest cobalt blue. Fiolet to po prostu jakiś tam fiolet, ten diozaxin, czy jak tam się to nazywa. Tego niebieskiego to nie za dużo, natomiast ewentualnie troszkę więcej może będzie tutaj takiego koloru zbliżony. To jest do cerulean blue, ale tutaj to jest magnezja blue. To też jest kora, taki odcień. No, bardzo podobny do cerulinu. No właśnie on w połączeniu z sepią da fajny, taki lekko zielonkawy, taki właśnie odcień. Właśnie tu duża ilość sepi. No sepię akurat mam tą profesjonalną Winsora. Akurat odcień sepi Winsora mi najbardziej podchodzi. Jest taka dla mnie sepia. No i te profesjonale też są niezłe, też są mocno napigmentowane. Nie można łączyć akwarele różnych technologii, bo kory są trochę inaczej zrobione niż inne farby akwarelowe. Ale to nie szkodzi. No i tu właśnie trochę tych ciepłych odcieni. Tu mam sierę naturalną, akurat kora, ale to jest tak. Sierra naturalna występuje praktycznie w każdej szanującej się marce akwareli. Podstawowy kolor, można powiedzieć. Siena palona. Też coś tam się trochę przyda. Ale już bardziej się przyda właśnie magenta. Może to być też permanent rose, podobny jest. Magenta jest mocniejsza. Queendom Core Magenta to byłby chyba najmocniejszy kolor w akwareli, jeśli chodzi o moc koloru, jaskrawość. Bardzo mocny. Ale ja chodzę z założenia, że lepiej mieć, bo zawsze można gdzieś tam akwarelę z czymś połączyć, stonować ją, kolor, ale już jakby zwiększyć jaskrawości koloru się nie da. Więc wolę mieć bardziej jaskrawy odcień i go tam gdzieś przyćmić niż w drugą stronę. No dobrze, mam nadzieję, że to na samo niebo wystarczy. Na pewno na budynki i tak dalej to trzeba będzie jeszcze raz przygotować, ale głównie to będą to kolory, bo ten Intradon Tron, już nie wiem, już skomplikowana nazwa, Intradon Tron Blue, na pewno będzie, na pewno fiolet, na pewno sepia, trochę magenty, myślę, że trochę też tej magnezji cerulean blue też się trochę tam przyda. No, to tyle. Tutaj przy niebie to istotne, bo ona jest też dość ciemne, są te chmury burzowe, ale trzeba będzie uważać, żeby nie były ciemniejsze od budynków. Tak, ja będę nakładał to niebo prawie że na całą pracę, bo żeby nie doszło do sytuacji, że będę budynki malował do krawędzi, tam takie białe zostaną niezamalowane fragmenty, bo budynki są ciemniejsze, tak w akwarelii jest, jeśli coś mamy ciemniejsze, to wtedy ta plama wcześniejsza, możemy ją malować i nachodzić na budynki. Nie musimy się na tym etapie przejmować. Ale z kolei trzeba pilnować się, żeby te budynki były namalowane jakimś mocnym pigmentem, żeby nie zniknęły pod warstwą farby, znaczy żeby się nie wymyły. Tu mam nadzieję, że to wystarczy, to co tu zrobiłem. Dobra, kolory jeszcze.
można odłożyć. Idę do maskingu. Jeszcze sobie to wyschnie. Ja będę to malował właśnie dużymi pędzlami. No to też tych pędzli normalnie na kursie nie korzystam. Takie pędzle płaskie. Z lepszego włosia. Takiego bardzo dobrego. No też są lepiej zrobione. Znacznie lepiej niż te pędzle z kozy. A z pędzla kozy też skorzystam, bo on z kolei ma plus, że się tak rozczapiża, że jest taki właśnie mało precyzyjny. To jest, też jest jego zaleta. A tamtych jest to, że są precyzyjne, jest zaleta, ale też wada z kolei. Jeśli chcemy coś zrobić takie bardziej nieokiełznane. No, na pewno skorzystam z tego, do kaligrafii. Już sfatygowany mocno, ale już za 3 lata nim maluję. Na pewno będą te pędzle. Jeszcze może te mniejsze, do jakichś trochę szczegółowych. No, te płaskie to nie wiem, czy się przydadzą, ale na wszelki wypadek są. Wkładam te pędzle. No, to 45 minut minęło, a tu jeszcze nic nie namalowane. Tak nie może być. Teraz tak, ja będę musiał tu podłożyć coś pod tą deskę, więc to się będzie bardziej przycholone. Pojawi się większy efekt perspektywiczny. Niestety tego poprawić nie mogę. Bo kamerą za bardzo ruszyć nie mogę właśnie. Trzeba to się upewnić, że na pewno wyschły te maskingi. No, większy się przyda spryskiwacz na pewno. No to nie będę nową techniką na mokro, normalnie, bez tam żadnych. No tak, przymalowanie tego nieba, no najlepiej byłoby je zrobić właśnie całkowicie na mokro. Szczególnie te delikatne fragmenty. Tą dużą chmurę to można zrobić już pod koniec, tą taką najciemniejszą chmurę, która tutaj się pojawi, która będzie, teoretycznie można by ją w drugiej warstwie, ale ja jednak postaram się też ją chociaż częściowo zrobić na mokro, żeby chociaż trochę była lżejsza. Tu, tak jak powiedziałem, podłożę za chwilkę coś pod deski, żeby no, był spadek. Dobrze. Tak. Kilka jeszcze przerwy mogę przeczytać, czy kto coś napisał. No tak, cześć wszystkim, cześć. Na chwilkę zobaczę na YouTubie, ile was tam jest, tak z ciekawości, ile ludzi ogląda. Mam nadzieję, że łatwo było w miarę znaleźć ten live, bo to nie zawsze, tu na szczęście się wpisze. No, nawet 43 osoby ogląda tam. Całkiem sporo. Tak, zobaczę, jak ten obraz wygląda, że tak powiem. No dobrze, dobrze wygląda. Nie, bo inaczej jest na pewno w podglądzie, inaczej na już na transmisji. Dobra. Więc tak, to niebo będę malował w taki sposób, że na początku w miarę gładkie, będę zrobił gładką plamę,
Później stopniowo z tej gładkiej plamy będę wydobywał te kształty tych chmur i na końcu te najciemniejsze. I tutaj spokojnie będą mogły mi te chmury wpaść na będę mógł zamalować budynki, to nie ma problemu. Na razie jeszcze na płasko. Zanim przechylę, to w sumie jeszcze trochę minie czasu, więc wracam do pozycji płaskiej. No i słuchajcie, no i taki. Taśma, no i nakładamy wodę. Taka ciekawostka, że tu się pojawiają takie cieplejsze kolory. Jak tam mieliście czas, żeby się przyjrzeć zdjęciu. No i jak największym pędzlem. Intradolem. Z fioletem. Gdzieś tam się znajdzie trochę już też sepi. Tam gdzieś to światło się pojawia, tam bliżej prawej strony. Właśnie to takie delikatne, troszkę różowe. Gdzieś tam tym różem trochę postraszę. Zdejmę nadmiar wody. Z góry może niespostrzeżenie spłynąć. A teraz będę musiał trochę przechylić. Jak w takich tematach jest właśnie ważne, że tutaj ustawiamy głównie na efekt, więc myślę, żeby te plamy były mocno fajnie się rozpływały. To już po prostu te kolory taśmę się odklejam i wchodzić pod taśmę. No, to sobie to jakoś to rozmazujemy. Ta taśma coś dzisiaj nie zdaje egzaminu kompletnie, się odkleja. Zabawa w te chmurki. Będę nakładał gęstszym odcieniem.
No i pewnie będzie miks tych kolorów. Tu sobie pili tego intradomu. Muszę przejść, żeby się dla nadmiar wody. No i te chmurki. Widzicie, tu część tych chmur to są takie duże plamy, część mniejsze, wtedy lepiej albo kantem pędzla lepiej jest to robić, albo mniejszym pędzlem. Staram się już mieć coraz mniej tej wody na pędzlu, nie tak dużo. Nakładamy mniejszym pędzlem, to nam się wtedy mniejsze rozlewają te plamy. Cały czas jest to miks tylko trzech kolorów. Chciałbym, żeby nie było za dużo sepi tym wszystkim. Niektóre sobie chmury trochę podbiłem, ale nie chcę, bo to te najciemniejsze mają być najciemniejsze, że tak powiem. Się zaczną zaraz pojawiać. No dobra, będę musiał już, bo to powoli już wysycha ta prawa strona. Te duże chmury trzeba będzie zrobić, tylko muszę teraz przechylić, bo tutaj strasznie dużo wody jest. Tutaj było za dużo wody. No i będę już powoli te duże
Chmury będę robił. Będzie mieszanka właśnie sepi, niebieskiego i fioletu. Fioletu będzie chyba najmniej w tym wszystkim. Uważam przy chmurach, że kształtu chmur za bardzo poprawić nie możemy, więc jak już zrobimy, to już zrobiliśmy. Poprawiając, będziemy tracić lekkość. Takim teraz przechylę. No tak, mówię, się rozlewa, tam już się burza zaczęła. Mniejszym pędzlem. Tu spsikałem, żeby za wyraźne krawędzie nie zostały. Więcej dokładności. Żeby nie wyszło płaskie, to gdzieś jeszcze jakieś takie przyciemnienia. Mogą być będzie większa zabawa z odkrywaniem rysu.
sprawił, że kształt budynków się trochę zmienił. Tu można połączyć właśnie z krawędzią budynku. No i teraz na tym etapie jeszcze będę niektóre krawędzie chmur będę trochę zmiękczał. To jest zmiękczą jakby do, nie do wewnątrz, tylko do zewnątrz. Dobra, to może jeszcze jakąś chmurę zrobię, albo tak zostawię. Tu na szczęście podrys już trochę wraca z powrotem. Jeszcze czy tutaj nie zrobić sobie jakiejś chmury. A to już na sucho. Takiej, wiecie, takiej fragmentów wiszącej chmury. Tak podeschnie. Tak zrobię. Ciemniej. Dobra, od razu zrobię tą chmurę, tą ciemniejszą. Takich ciężkich chmur, to właśnie możemy nawet je i ponakładać w drugiej warstwie. I znowu zmiękczam pędzlem z wodą. Trochę na sucho zacieram.
Mam, teraz mogę trochę się pobawić jeszcze ewentualnie tą chmurą i gdzieś tam wpuszczając wodę trochę pozyskiwać światło na niektórych grzbietach chmur. Tego normalnie jak malujemy pracę, gdzie głównym tematem jest architektura czy jakieś obiekty na ziemi, to nie robimy. Bo jest taka zawsze odpowiedź. No, albo robimy dokładnie chmury, albo dokładnie robimy przy ziemi. Bo jak zaczniemy jedno i drugie robić podobnie dokładnie, no to obrazek nie będzie za fajny. Tam miejscami trochę odzyskałem bieli. Dobra. A póki nie ma budynków i całej reszty, to dziwnie wygląda, ale tak będzie, dopóki nie powstanie sylweta. No tu trzeba będzie działać jakby w dwóch obszarach jednocześnie podczas jej malowania, bo to ważne, żeby w miarę ona wyszła z jednej plamy. No to oczywiście trzeba czekać, żeby to wyschło, to co tutaj się dzieje. A ja w międzyczasie jeszcze sobie odzyskam trochę krawędzi. No i tu mamy tą naszą burzę. Tu się rozlało, to miasto tutaj jest troszeczkę niżej. No, może tam akurat na ujęciu tego nie widać, a musiałbym bardziej tak wziąć, żeby nie było zbyt dużego, że tak powiem, zbiegu. Jeszcze psuję niektóre krawędzie, nie były zbyt okrągłe. Dobra. No dobra, to sobie będzie schło, a teraz ja przygotuję, bo tak, to były kolory, tak jak powiedziałem, trzy kolory, tak, trzy, cztery. Niebieski, taki nazwijmy to atramentowy. Sepia, fiolet, no i trochę tu było różowego. Ten różowy gdzieś się na fragmentach pojawił, troszeczkę gdzieś w niektórych miejscach spłynął za bardzo, no tak w ferworze walki w akwareli się często zdarza. Ja, żeby było szybciej, to podsuszę to suszarką. Jeszcze nie wyschło. Na ten czas wykorzystam na to, żeby
przygotować sobie większą ilość koloru, więc na razie to, a może to zostawię, niech to będzie, tylko już na płasko. No ale tą architekturę to będę malował pod kątem, może nawet większym niż te chmury. No to będzie grawitacja bardzo ważna. A jest mocno, mocno sfalowany, to szczególnie widać w tym miejscu, się taki światłocień zrobił, a nie tutaj. Ja to inaczej widzę niż wy w obrazie. Chciałbym spojrzeć do góry nogami i wejść na krzesełko. Tak, dokładnie. Witam, witam. Są nowe osoby. To fajnie się wyświetlają te inicjały w czacie. Taki prawie cały alfabet. Tak, to jest burza wicher, dokładnie. Dokładnie o to chodziło, żeby uzyskać taką atmosferę no, mocno burzową. Tuż przed burzą albo po, ale raczej przed, bym powiedział. Więc tak, na następnym etapie, to tak widzicie, to na przykład zamalowałem tak, część budynków. To akurat to chyba nie widziałem, czy widać to akurat, że te krawędzie nie do końca, na szczęście się rozmyły, ja je widzę. Więc ten podrys był odpowiednio mocny, no, ale tak często jest w akwarii przy takich ciemnych tematach, że można to zrobić za blado, później trzeba już, że tak powiem, na czuja to malować. Natomiast podczas malowania tych budynków na dalszym planie, no to będę musiał uważać na ten budynek, szczególnie żeby nie zamalować sobie tej części, bo chcę, żeby ona trochę była jaśniejsza od reszty. I teraz sobie tak myślę, że mogłem w sumie teraz, może to już zostanie, no to może zrobię, że teraz właśnie zająć się tym fragmentem, bo ta część budynku, ten bok, to on będzie się zlewał z pozostałymi budynkami. Tak będzie. Więc teraz można by tutaj sobie pozwolić na właśnie na zabawę z tą częścią, tylko też musi wyschnąć. Ja sobie teraz przygotuję odcienie pod kolory, pod budynki. I tu będzie ta sama mieszanka, z tym, że będzie więcej sepi w tej mieszance. Będzie znacznie więcej sepi. Tego atramentowego odcienia będzie trochę mniej. Ale też on będzie istotny. No i czy tu będzie potrzebny fiolet? Dobry fiolet nie jest zły. Lepiej przygotować niż... Natomiast na pewno gdzieś się pojawią takie fragmenty, które będę wmalowywał takie jaskrawe kolory. Będę musiał zmienić jedną wodę, żeby mieć czystą. Że potem podczas malowania się nie oszukać. Więc tutaj tego cerulina nie użyłem. Mogłem malując niebo od razu trochę mocniej zamalować tą część, byłaby gotowa, no ale duże skupienie było potrzebne na niebie. Dobra, to wyschło. Dobra, lekki kąt. Dokładnie są.
ścianę tego budynku, to będzie szybko. Jakoś długo spędzał czas. Znaczy teraz będzie dziwnie wyglądało, teraz nam będzie ciemniejsza od reszty. No tak jest w akwarium, trzeba tego przywyknąć. To co ma być jasne na początku, czasem jest ciemne. Wyglądało tak totalnie dziwnie, to całą sylwetę zrobię. To jest trochę inaczej niż ten live, niż na Discordzie, bo część z Was uczestniczy na zajęciach na Discordzie, tam jest inaczej, bo ten czat, czy Was też mogę słyszeć, tutaj na YouTubie no nie ma takiej opcji, ale za to tutaj na YouTubie może Was spokojnie oglądać 40, 50 i 100 osób, a na Discordzie nie wiem, jakby to wyglądało powyżej 20 osób, czy tam 30. Coś za coś. Widzicie, tu staram się ten kolor też trochę modyfikować. Żeby było przejście. Generalnie się pracujemy w technice takiej w miarę monochromatycznej. Według mnie na takie, taka ilość kolorów, jaka tu jest, to tak jest prawie, że monochrom. To można sobie właśnie wtedy się nie bać, że którymś kolorem tam coś zrobimy za mocno, czy coś tego typu. No tu macie taki prawie, że czysto ten kolor, ten atramentowy, o którym mówiłem. Tak, żeby dziwnie wyglądało, żeby nie było jakichś dziwnych krawędzi. Ten budynek się właśnie będzie wyróżniał. Jak powiedziałem, ta jego tutaj elewacja będzie z przodu miała. Będzie tak wybijała się z reszty. Jeszcze ją troszeczkę tutaj gdzieś jeszcze porobię jakieś przebarwienia. Taki naprawdę to jest taki, bym powiedział, abstrakcyjne uczucie, że wiem, że ileś osób widzi, ale nie wiem dokładnie ile. To jest naprawdę inaczej niż na jakimś pokazie. Uczestniczyłem już w takich pokazach, gdzie 50 osób oglądało w sali kinowej, natomiast tutaj tak dziwnie jest. Ale są te cyferki, to tam można na ich podstawie się zorientować, kto ogląda. Ale z drugiej strony jest cisza, spokój, nikt pytań nie zadaje. Chociaż na tym pokazie uczestniczyłem, to akurat nie musiałem za dużo mówić. Ale czasem są takie momenty, kiedy jest takie skupienie, że po prostu trzeba pomyśleć trochę o pracy, nie można tak gadać. No generalnie malarstwo powstaje raczej w większym skupieniu niż mniejszym. Szczególnie akwarela. Mogę bardzo dużego skupienia. Że po prostu. W akwarii staram się minimalizować ilość ruchów, tak? Żeby taką pracę namalować w paru pociągnięciach, a nie w 400.
No i żeby tak zrobić, to trzeba naprawdę nad tą pracą pogłówkować trochę. Ja tu dodaję trochę takiego odcienia, właśnie takiego trochę bardziej fioletowego, z większym dodatkiem fioletu. Bo gdzieś tam ten niebieski chciałem trochę przełamać. Ja sobie zaznaczam jakieś tam rzeczy. Mi się wydaje, że powinny być. Dobra, chyba będzie ok. Chyba nie będzie za blada, bo czasem może wydawać się, że trochę za blada jest taka. No to może jeszcze przyciemnię w pobliżu tego światełka. Ładnie potem zaświeci. Tak, bo tak jak w rysunku każda kreska jest ważna, tak samo w malarstwie każde pociągnięcie jest ważne. Jest po coś. Nie jest tylko po to, żeby było, tylko jest po coś. A w akwarii to, no, to bardzo widać. Niektóre pociągnięcia się zlewają ze sobą, ale nie do końca tak naprawdę. Każde pociągnięcie się potem zostaje. Plama, która była klarowna, potem już nie jest klarowna. To trzeba pamiętać o tym, że tak się dzieje. No dobra, mamy teraz tak dziwnie, że jakiś budynek się pojawił. Teraz taki trochę zimowy klimat, że to może jakaś burza śnieżna idzie. I... No generalnie można tą techniką bardzo fajnie zrobić. Jakieś takie właśnie burze śnieżne, jakieś takie krajobrazy zimowe, gdzieś wysokogórskie. To jest świetna technika. Tylko trzeba malować pod kątem. To jest ważne, żeby nie malować na płasko. Samo to spływanie akwareli robi efekt. No dobra, to sobie będzie wysychało, a ja przygotuję jeszcze większą liczbę kolorów tej sepi, bo to musi być dosyć na fragmentach przynajmniej kontrastujących z chmurami dosyć ciemne plamy. Znaczy też nie powinny być przepalone, znaczy być zbyt ciemne, bo jest taki moment, kiedy zakrywamy całkowicie pory kartki. Tu na przykład mimo, że te plamy są bardzo ciemne, to one jeszcze nie zakrywają porów kartki. No może gdzieś tu w tym obszarze, gdzieś się coś takiego zaczyna, co znaczy, że to może być już trochę za ciemne i już większego kontrastu ciemne-jasne nie uzyskamy. Dlatego trzeba unikać tego, bo zaklejenie porów kartki powoduje to, że plama się robi wtedy taka płaska. Tak jakbyśmy tam namalowali jakąś plakatówką. Nawet nie akrylem, tylko plakatówką. Trzeba uważać na to, żeby też nie za gęsto tą akwarelą. Przynajmniej na początku. Lepiej akwarelę trochę nie doszacować. Znaczy lepiej, żeby po całości było trochę tak jakby blecz, tak jakby wziąć zdjęcie i je troszeczkę gdzieś tam osłabić kontrasty, niż były fragmenty przepalone. Przepalone to tam, gdzie jest za ciemno. Oczywiście podczas malowania, szczególnie teraz, jak to będę robił, będzie mokra plama, będzie się wydawało, że jest za czarne niektóre fragmenty. Tak to będzie wyglądało. No i ja też malując też takie widzę fragmenty, ale z doświadczenia wiem, że one zbledną. To nawet bardzo zbledną. No, tu muszę dużą ilość, bo wiem, że to się bardzo szybko skończy i rozrabianie takich ciemnych kolorów dużej ilości no, potem się skończy w ten sposób, że one nie będą dobrze wymieszane potem ze sobą. No, przy takich tematach, takich właśnie klimatycznych, no, schodzi duża ilość farby. Nie ma co ukrywać. Dobra, ja wymienię sobie jeden pojemnik na wodę, żeby mieć czystą farbę, bo jak powiedziałem wam, tu będę wpuszczał jakieś takie właśnie czyste barwy, które mają być jakimiś tam blikami, jakimś światłem dodatkowym. Można się pokusić o jakieś pioruny. No ale motyw piorunu jest dosyć, że tak powiem, ryzykowny.
faktycznie. Druga woda już gotowa. No i teraz trochę mogę przygotować tych odcieni jaśniejszych, znaczy tej magenty. Trochę tej sieny naturalnej i tej sieny palonej. Mogę się w trakcie malowania przyda. No dobra, powiedzmy, że jest odpowiednia ilość tego kolorów. Jeszcze nie wyschło, co jest ciekawe. Tak długo. Uszala. Teraz tak, jak to już wyschło, to trzeba będzie bardzo szybko działać pod kątem. Będzie malowanie. Może nawet podstawię sobie pod jeszcze podwyższę ten kąt. I generalnie to jak największym pędzlem. Znaczy, wbrew pozorom, to tak, trochę więcej czasu tak poświęcę tej wieżyczce, żeby ona była trochę dokładniejsza, ale później te wszystkie pozostałe będę się starał tym pędzlem tak naprawdę zrobić. No, żeby te podciągnięcia właśnie były jak najmocniejsze. Natomiast żeby sobie ułatwić zadanie, to mogę zamoczyć te fragmenty, te tutaj, te większe, także potem jak zrobię pociągnięcie, żeby już kolor się ładnie rozchodził, to trochę ułatwi cały ten etap. Dobrze, jeszcze przyniosę sobie jeden arkusz papieru. Licznika papierowego, bo tu się będzie lało, dużo będzie tego. Generalnie pierwsze etapy akwareli to właśnie są takie, że dużo chlapiemy. Tam na końcu gdzieś tam jakieś są pewne rzeczy wyciągnięte trochę dokładniej, ale te główne plamy właśnie są takie mocno na mokro. Dlatego to sobie psikam, ale zasłaniam budynek, bo on właśnie ma być ta wilgotność. Gdzieś tam mi pomoże. Mogę to też pędzlem nałożyć, ale ja wolę w taki sposób. Start. Zacznę malutkim pędzelkiem, a później będzie coraz większy. Ze względu na tą wieżę. Tak, wieżę staram się też na początek nie zrobić zbyt ciemnej. Tam nawet może troszeczkę będzie fioletu więcej z tej lewej strony, a tu więcej potem sepi. No dobra. Bo bardzo łatwo jest przepalić właśnie taką wieżę.
robicie ją za ciemną. Jest wieżyczka. Jest jak największe pociągnięcie. Tak jak powiedziałem, to lewa strona będę chciał trochę zrobić bardziej fioletową. To już wilgoć złapała, więc mam trochę oddechu. Jest może najbardziej precyzyjny fragment. Już za mną. Nie będzie się stopniało tutaj. To jest trochę jaśniej, to będzie ciemniej, będzie się ten odcień zmieniał w kierunku takiego bardziej brązowego. Większym pędzlem. Czy tak odwrotnie, pierw mniejszy, potem większy.
umiejętność malowania dużych plam. W akwareli no to jest jakby podstawa, jeśli mówimy o jakichś większych formatach. Ale się można tego nauczyć, to jest do nauczenia. To nie jest jakaś rzecz. Na przykład niektóre fragmenty nie będę ich zamalowywał, to będą jakieś dodatkowe cienie, jakieś dodatkowe, tak powiem, światła, które może będę chciał tu uzyskać. Tak od razu mówię, uprzedzam. Tak, i ta elewacja budynku trochę będzie jaśniejsza. No i teraz tak, mogę trochę sobie też pokombinować. Tu już wyschło, ale tu jeszcze jest, bo to wszystko spływa, tu jest tego pigmentu sporo. Oczywiście zostają takie niedomalowane niektóre fragmenty. Tu się jeszcze będę bawił jakimś światłem, jakimiś fakturami, żeby się to nie była taka beznamiętna, ciemna plama. Tak jak powiedziałem, też kolor się zmienia, coraz więcej jest sepi. Im niżej ten kolor jest, ten odcień, to jest to widać. Jak wyschnie, może będzie jeszcze bardziej widać. Ja tu zostawiam jakieś takie elementy właśnie niezamalowane, później wykorzystam jakimś kolorem je uzupełnię. Prawdopodobnie. No i tu się już trochę taka abstrakcja dzieje.
Właśnie nie wiem, czy tam tak jest. Ja po prostu sobie wymyślam kształty, które mi jakby pasują w tym momencie do reszty. Postaram się jeszcze na tym etapie łączyć ten budynek właśnie z jakimiś ciemnymi plamami jeszcze, które są, to żeby to była jedna plama, nie takie posklejane. Bo ten dach tutaj pulpitowy też się będzie łączył. Wodę tę, którą można zrobić, wodę rwaniu, to można tak zostawić. Może wykorzystam trochę ten płaski pędzel ze sztucznego włosia. Włoś. Wykorzystam go do stworzenia jakichś takich mechanicznych krawędzi. Tam akurat gdzieś na tym budynku coś tam takiego występuje, bo takie właśnie prostokątne plamy się kojarzą właśnie z rytmami. Z architekturą po prostu. Żeby to nie było za pusto. Trochę bledziej. Żeby to nie było takie całkowicie płaskie. No dobra. Teraz te białe plamy będą zupełniały jakimiś kolorami, ciepłymi pewnie w głównej mierze, albo jaśniejszymi, tymi błękitnymi, ale niektóre będą w kolorze. No, tu mam właśnie czysty pędzel. Będę się bawił. Zacznę od, powiedzmy, od tych okienek. Tam się jeszcze, to jest jeszcze mokra ta plama, ale się właśnie pozlewa. Tam, stamtąd. Zaraz zobaczycie, co tu się zadzieje. Aż tu się akurat bardzo to połączy, że ta różnica nie będzie taka widoczna. Szczególnie w tej pierwszej plamie, a w tej drugiej już będzie bardziej. No tu jest peryferia pracy, więc tam z reguły staram się takie plamy robić na mokro. W sensie, żeby krawędzie nie były zbyt
czytelne. Im bliżej środka, tym wyraźniejsze właśnie. Agenda. A tutaj jest jedna paloma. Dobra, niech sobie to, co jest, wyschnie. Teraz mogę w międzyczasie na przykład tutaj, bo to szczególnie taki jasny wyszedł ten, że można trochę dopracować krawędzie. Te ciemne. Właśnie mogę tam jakieś anteny. Czy jakieś słupy. Dodać. To są takie plamy w oderwaniu od głównej plamy. Tak samo po czasie można dopracować właśnie. Takie fragmenty, dodać jakieś tam elementy kłujące niebo. Dobra. Dobrze, tu główny klimacik. Już się zrobił, ja tu jeszcze powpuszczę, żeby te plamy się niektóre zrobiły jeszcze takie miękkie. Jakby cały ktoś się z Was spóźnił na audycję, że tak powiem, to ona będzie później po zakończeniu udostępniona. Jak ktoś się spóźnił, to niech się nie martwi.
Dobra, to zostało już takie bardziej sztywne będą te plany. Podsuszę. Jeszcze nie wyschło do końca, ale już jest blisko. Niech chwilkę tak ta praca poleży. Tutaj właśnie później na sucho uzupełnię już te jasne plamy, żeby one takie były lekko niebieskie, niebieskawo-fioletowe. Jak później będą okienka, jeszcze jakaś tam, oczywiście troszkę dokładnie jeszcze podejdę do tutaj do tego elementu architektonicznego. No to za chwilkę sobie jakąś wodę naleję. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. To był w sumie taki najtrudniejszy, znaczy to był najtrudniejszy i najciekawszy jednocześnie fragment akwareli, właśnie ta duża plama. No, to się porobiły bardzo ciekawe efekty, to może to teraz nie wiem, czy to widać. Tutaj przede wszystkim sedymentacja, tak? Ta sepia się trochę wytrąciła, bo ten Indra Tone Blue ma taki jeszcze swój plus, że jest intensywny i dość klarowny. Taki nie zostawia tak zwanych kropek. Natomiast sepia zostawia. Czyli bardzo tam granuluje. No i właśnie ta sepia to fajne porobiła rzeczy. Więc nie wiem, czy to widzicie, czy nie, ale to później będzie skan. Pewnie jakoś może podmienię, czy po prostu wrzucę na naszego Facebooka właśnie tą pracę. To już nie tak dużo zostało, ale jeszcze trochę. Jeszcze trochę do efektu. Będę chciał się trochę pobawić, żeby, bo zobaczycie, po zdjęciu maskingu te niektóre plamy będą zbyt sztywne. I tam zostawię takie sztywne, ale tutaj im bliżej, to będę tam, no zobaczycie, wymywał. I wtedy też zrobię trochę, znaczy zoomuję wtedy tą pracę, żebyście mogli to zobaczyć. Właśnie w zasadzie już zrobię zooma, bo będę się skupiał na fragmencie. A im będziecie więcej widzieć, tym chyba też lepiej. Dobra, więc mam nadzieję, że się nic nie rozłączy, nie popsuje. Możecie też się przyjrzeć detalom, teraz też. No to już prawie suche, ale jeszcze chwilkę. Zobaczę, kto tam jeszcze. O, witam panią Ewę.
Słuchajcie, chwilkę odsapnę. W ogóle mamy 6:07. No tak dwie, jeszcze myślę tak z pół godziny, 40 minut maksymalnie na skończenie tej pracy. Zobaczę z ciekawości, jak to wygląda, ile was tam wytrzymało podczas oglądania. No dobra. To całkiem spora klasa się zebrała, że tak powiem. 40 osób. Dobrze, będę malował dalej. Będę teraz te biele uzupełniał. Będę starał się to robić tak, właśnie, żeby za bardzo nie zamazać krawędzi jakimś pędzlem z naturalnego włosia, najlepiej coś takiego robić. Nie za dużo tego pigmentu. Czy nie za dużo też wody. To tak jakby jakieś fragmenty budynków, które po prostu odbijają inaczej światło. Dlatego tu się pojawia takie rozróżnicowanie. Taki jakby był powód zostawienia tych jasnych planów. Czyli żeby na pierwszym planie tak tu się coś zadziało więcej, nie była to taka po prostu plama, żeby pojawiły się jakieś budynki. Myśmy czuli, że to jednak jakiś miejski, miasteczkowy. No to materiał tak ciężko opisać. Możecie sobie wygooglować teraz, zobaczyć sobie jakieś zdjęcia. No ona jest położona no bardzo ciekawie. Tak. No i taka kamienna cała jest. I cały czas operuję tymi samymi ciemnymi czterema kolorami. Tak, do tego dochodzą te jasne dwa, czyli tam trzy, siena naturalna, palona i magenta, ale tak naprawdę to jest bardzo zbliżone do, po prostu do sieny jednej z, bo ta magenta tak jakoś tutaj się jaskrawo nie wybija akurat, bo się zdążyła zmieszać z tymi ciemnymi kolorami. To jest taki element, teraz ten etap, kiedy troszkę będzie, nazwijmy to dłubanie, ale go nie będzie za dużo, bo jest taka praca bardziej ekspresyjna właśnie w tych tematach. Tym też nie powinno się zbyt wiele dziać. Tak, jeśli jakby głównym tematem jest niebo, sylweta, no to jakby tutaj nie powinny się jakieś tam wodotryski odbywać, tak powiem. Ja tu jeszcze na przykład dodam po tej stronie, na przykład po tej dodam jakieś jeszcze takie cienkie elementy, niby że jakiś fragment bramy czy czegoś, sylwety bramy. I oczywiście te budynki. A tu też zastosuję tym razem czysty kolor, czystszy. W ogóle taki temat możecie sami sobie jakby skleić, wymyślić. Zainspirować się jakimś niebem, wybrać sobie jakąś sylwetę jakiegoś miasta. A to, co się dzieje na pierwszym planie, to troszeczkę, że tak powiem, gdzieś. No, na przykład to jest abstrakcja całkowita. Gdzieś tam niby coś jest w perspektywie, ale jednocześnie nie. Tak ja nie wiem dokładnie, czy to są witryny jakiegoś sklepu, i że to dlatego tu światło widzimy, czy coś innego tu jest tak naprawdę. Więc tutaj nie przesądzam, że tak powiem.
Dobra, co tu jeszcze mam do uzupełnienia? Dobra, teraz pójdę na tą elewację. Tak, te cienie sobie trochę powiększę. Żeby trochę bardziej było realne to, co mam u siebie na zdjęciu, bo też mam to tak ciemne, że ja prawie tam już nic nie widzę. Dobra, widzę, co tu się dzieje już. I tak się zastanawiam, czy nie wykorzystać płaskiego pędzla. Zabija mi się światło. Takie zatarcia suchym pędzlem, żeby trochę też tą fakturę pokazać, żeby tak nie wyszła taka wyliczanka okienna. Właśnie to jest największy kłopot z okienkami. Jak je zrobić, żeby właśnie nie wyszła wyliczanka? Bo dużą ilością okienek zrobionych zbyt mechanicznie można po prostu zabić pracę i trzeba właśnie pokombinować, jak to zrobić. Najlepiej unikać jednakowości po prostu i poznajdywać różne, że niektóre okienka może jasne, niektóre ciemne, może niektórych w ogóle lepiej nie pokazywać i tak dalej. Są różne podejścia. Przyciemniam, ale właśnie tak przyciemniam, żeby później troszkę wymyślić taką, żeby taka trochę łuna wyszła. Muszę być większym pędzlem na suche uderzenie. Potem sobie dodać na tym etapie to już naprawdę już taka jest mocna abstrakcja, tam niby mam
Jest już zdjęcie, już jakby coraz mniej jest istotne na tym etapie. Tylko się skupiam na własnej jakby już pracy, tak? Bo ona już gdzieś tam na fragmentach mocno odbiegła od tego, co sobie tam skomponowałem na tym zdjęciu. Na przykład niektóre plany uzupełniam ciemniejszym kolorem, tak żeby się troszkę mniej odznaczały, ale jednocześnie, żeby to były wyraźne krawędzie. Jeśli będzie tak rzucać w oczy. Lampa. No jak mówiłem o jakichś takich elementach pionowych, to będę chciał może ten płotek, tylko tym razem już inaczej pokazany. Taki zanikający. A może też zrobić na przykład ciemne okno w takiej jakiejś elewacji. Można, żeby nie przesadzić z dodawaniem tych efektów, żeby ten główny, czyli te jasne plany, żeby był. Te mało mają tylko trochę dodać. Jakiegoś takiego zróżnicowania tematu. No dobra. No, to zostanie teraz zdjęcie płynu maskującego. A też jak sobie niech jeszcze przeschnie. Tutaj teraz jest ważny etap, żeby sobie, póki jeszcze pędzle są mokre, żeby właśnie je umyć z tej ciemnej, gęstej farby. Szczególnie to jest z naturalnego włosia. No, gdzieś tam im to mniej lub bardziej, ale trochę szkodzi. Dobrze jest umyć. No to tu się może bardzo pobrudzić na tym etapie.
No to przede wszystkim mieć te duże pędzle. Sobie je umyję. Gdzieś coś chlapnęło. Muszę uważać, żeby właśnie na samym końcu tak pracy nie zniszczyć. Nie chlapnę gdzieś. Tutaj będę, tak jak powiedziałem, wymywał, więc też warto tą wodę zmienić. Więc ja tu chwilkę Was zostawię. No jeszcze zostanie jakieś 15-20 minut. Tu intensywne farby, to też trudniej jest pędzle umyć z nich. A szczególnie z tych pędzli, które chłoną bardzo dużo wody. Czy wiecie, to nie trzeba tak umyć całkowicie, że tam nie ma śladu tego pigmentu, zawsze gdzieś tam trochę będzie, ale żeby chociaż z tych 70-80% umyć taki pędzel. Szczególnie te duże. Może już nie będę ich wykorzystywał. A teraz głównie przyda się pędzel ze sztucznego włosia. Płaskie też, płaskimi tymi szczecinami też się dobrze wymywa. Właśnie to jest właśnie moment, kiedy pędzle ze sztucznego włosia bardziej się przydadzą niż naturalnego. Znaczy ten zamiast naturalnego włosia bardzo słabo się wymywa. Znaczy szczególnie jeśli chcemy jakoś mocniej wymyć jakiś fragment czy kształt. Teraz może troszkę odzoomuję jednak. Tak, żeby złapać wieżę. Przed zdjęciem maskingu to trzeba się upewnić, że wyschło. No, to czasem przy tych gęstych kolorach nie do końca widać. Świecić te okienka. Powiecie tutaj, oczywiście tak, ten klimat burzowy można by się pokusić, ale już nie chcę, bo to będzie za dużo elementów. Nie, to pędzelkiem takie kreseczki można by powymywać. Ale to może innym razem tego typu klimat burzowy, bo nie zawsze te krople deszczu są widoczne. To zależy od skali.
nie zawsze dobrze wyglądają te kreski. Strasznie długo, dużo czasu trzeba poświęcić na ich wymywanie, bo raczej bym ich nie maskował, bo będą za sztywne. Właśnie, tu przyjmę taką zasadę, że to na dalszym planie to będę, nie będę tych krawędzi wymywał, a tutaj te bliższe, szczególnie na tym budynku i tutaj będą troszeczkę wymyte, osłabione. No tak, to do wymycia, to musi być czysty pędzel, czysta woda i ta chusteczka, bo inaczej to będziemy brudzić, a nie wymywać. Zarówno pędzel okrągły, jak i płaski. Do tych prostokątnych bardziej się przyda. Płaski do takich, które nie mają jakiegoś bardzo regularnego kształtu, to się przyda pędzel okrągły. Tak, i troszeczkę powymywam właśnie te krawędzie. Szczególnie w tych miejscach, gdzie tutaj jakby źródło światła nie jest jakoś tam bezpośrednio bardzo widoczne. Z tej strony także im bliżej oddali, tym wyraźniejszy ten kształt. Ostatecznie to robię tym jednym pędzlem, żeby chusteczkę, żeby nie brudną częścią, tylko czystą. Na przykład na papierze łatwo się wymywa, natomiast na bawełnie to już nie uzyskamy takich efektów. O, gdzie to zeszło? Takie brudne. No to jeszcze a propos Sylwestra widziałem, to miałem taki plan, raczej go nie zrealizuję, będę inne rzeczy robił, ale tak znalazłem taki właśnie motyw fajny do takiego właśnie malowania na żywo połączonego z Sylwestrem, temat sylwestrowy do namalowania w akwarele. No, bardzo fajny znalazłem, ale raczej to chyba nie tym razem. A może na zajęciach zrobimy taki temat z motywem sylwestrowym. Sztuczny ogień po prostu, no jednocześnie z jakąś taką ciekawą architekturą, ładnie podświetloną, nie za trudną, też nie za prostą. No dobra, teraz, no tak, tu stwierdziłem, że tu wymyłem, tak, a te zostawię niewymyte, takie sztywniejsze. No i teraz trzeba je uzupełnić kolorem, znaczy tak,
Ja będę to robił mieszanką sieny naturalnej i palonej, czyli taki żółto-brązowy. I będę się trzymał raczej tej konwencji. Może to na dalszych planach to będzie bardziej siena palona, może troszeczkę z tą magentą. A tu bliżej taki trochę jaśniejszy, żeby ten efekt pierwszego planu trochę był lepszy. Tak i nakładam troszeczkę też na większy obszar, żeby ten kolor się stopił z tamtym, żeby nie wyszła taka sztywna granica. Jak się wszystkie uzupełni, to będzie taki fajny się zrobi nastrój. Tak, bo póki są te białe miejsca, one tak nienaturalnie tutaj funkcjonują, ale jak się wszystkie zamaluje, to ten właściwy efekt wychodzi. I widzicie, troszeczkę tutaj podbijam kolorem, że to nie jest jednakowa plama, czy tam od góry jaśniej, od dołu trochę ciemniej. A w przypadku tych większych plam, tych mniejszych to już nie ma znaczenia. Ale jak widzimy, tu trochę bardziej siena palona. Może nawet z magentą. Już to światło może być słabsze. No i się nastrój będzie robił. Dzięki temu, jak tu biele wykasujemy, one tam gdzieś na niebie zostaną, to wtedy też będziemy czuli, że tam jest niebo. Tu mamy jakieś inne źródło światła. Nie słońce. No i tak jak widziałem, ten kolor się trochę zmieniał. Co też będzie dla całej pracy fajnym efektem. Także kulminacja następuje w wieży. Tego koloru. No to później, jak już będzie skończona, gdzieś się zeskanuje i będzie mogli zobaczyć wersję zeskanowaną, bo to też troszkę inaczej, bo tu jednak ta kartka jest trochę pofalowana. No, kolory akurat tutaj są w miarę dobrze odzwierciedlone, ale to nigdy nie będzie wyglądało tak dobrze jak na skanie. Skan najlepiej oddaje. Praca. No, jeszcze podpis się pojawi po prawej stronie. Zastanawiam, czy ciemny, jasny. No. Spróbuję go zrobić bardziej brązowym odcieniem. Jakaś
Sypia morza, ciemne, ciemne brązowe. W zasadzie ciemnego konturu na tle jasnego. Dzieło skończone. Jeszcze Wam pokażę w zoomie, znaczy już całość, bo to troszeczkę jest przycięte. Nieznacznie, ale... I będzie cała praca widoczna. No słuchajcie, praca skończona. Może macie jakieś pytania, to mogę na nie odpowiedzieć jeszcze. No, 2,5 godzinki. Udało się. No tutaj no, minusem tylko na żywo jest to, że będą te skosy po lewej, prawej stronie. No, póki co na razie jeszcze technologia nie pozwala, chyba że w czasie rzeczywistym korygować te rzeczy. Ale... Tak, mam nadzieję, że było, Wam się podobało. Też taki temat wybrałem, żeby jakby ta pionowość tych, żeby ta perspektywa tak bardzo nie utrudniała oglądu pracy. Też mam nadzieję, że oglądaliście, że tak powiem, to w dobrym, nie w odbiciu lustrzanym, bo zawsze z tym są jakieś tam utrudnienia, problemy. No, ten powinien być dla. Ten live powinien być dostępny. Ja też byle czego go nagrałem i będę mógł gdzieś tam może w przyszłości tą perspektywę poprawić podczas malowania. Przełożę sobie mikrofon. No, słuchajcie, widzę, że Was 30 parę osób było. Fajnie, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że się trochę coś z tego wynieśliście, no bo to taki pokaz, tak, malowania to co innego niż na zajęciach czy lekcji, której Wam mogę prawie wszystko powiedzieć. Natomiast podczas malowania, no to szczególnie przy większych formatach, no to już ciężko się tak skupić, żeby i powiedzieć coś sensownego o tym, co się maluje i żeby coś namalować. Tak, taśma będzie i też będzie lepiej, ale na razie jeszcze nie wyschło do końca, więc to później po prostu. A poza tym też się chyba powlewała ta akwarela pod taśmę tam u dołu, bo ta taśma się jakoś tam na dole odklejała. I więc, ale tak, na pewno taśma też tutaj utrudnia odbiór. Białe paspartu kontrastowe zdecydowanie lepsze. No tutaj Wam też zachęcam, żebyście sobie zobaczyli tą materę na zdjęciach, bo to no, ciekawe miasto. Ja byłem bardzo zaskoczony i się bardzo cieszyłem, że mimo, że nawet tam no, nie miałem czasu pomalować, to że zwiedziłem sobie to miasto i zobaczyłem klimat. No nie jest bardzo duże i takie praktycznie prawie, że całe kamienne, jakby w ogóle z kamienia wykute tak wygląda. I zresztą w dużej mierze są one kamienne, te wszystkie budynki, kościoły, te kamienice i tak dalej, tak położone naprawdę na różnych wysokościach. Tam po prostu nie wiem, czy jakakolwiek ulica ma, że tak powiem, prosty fragment dłuższy niż, nie wiem, kilka metrów. I są tam niesamowite zaułki, niesamowite kadry. Tam spokojnie można spędzić miesiąc i jeszcze będą kadry do namalowania jakieś. Słuchajcie, jak macie jeszcze jakieś może pytania takie, może tego tematu, które tu trudno było zadać w trakcie malowania, to jeszcze postaram się odpowiedzieć. Matera. Napiszę. Matera. To jest na południu Włoch. Tak, dziękuję bardzo. Tak, szczęśliwego nowego roku.
Tak, dziękuję. No tak, to tu format nie powiedziałem, bo to format taki większy niż A3, takie dwa, no prawie dwa razy większy niż A3, tam 56 na 38 cm. To jest połówka tego największego arkusza. Takiego, znaczy oczywiście można kupić jeszcze papier akwalowy w rolce, 15 metrów na 1,5 metra, czy tam 9 metrów na 1,5. Można na takim formacie namalować, ale takie największe kartki to jest 56 na 76. No teoretycznie to mógłbym też i Wam i na takim formacie Wam pokazywać, tylko wtedy skosy, te skosy będą jeszcze większe, bo to już musi być wtedy maksymalny zoom, żeby to objąć i wtedy to zniekształcenie w perspektywie no, jest spore. A tu mogę jeszcze Wam położyć bez podpórek, to będzie mniej skosu. No tu poszło dużo farbek. Będziecie chcieli spróbować sami malować, to naprawdę przygotujcie sobie no, nawet za dużo. A ta farba Wam się nie zniszczy. Lepiej sobie przygotować je na takich właśnie, o. To są jakiś tam nakrętek po jakimś ogórcie czy czymś takim. I to nawet jak zaschnie, to sobie wykorzystacie przy następnej pracy. Takie rzeczy się nie marnują. W akwareli nie ma strachu, a lepiej, a przy takich tematach naprawdę, jak Wam wyjdzie za blado, to potem ciężko na przykład taką dużą plamę poprawić, tak? Można na przykład próbować coś tego typu zrobić, tak? Ale to nie będzie wszędzie pasować, tak? Na przykład tutaj już by nie pasowało, bo by kontrast był popsuty. O, już prawie skosów nie ma, no ale jeszcze są. Mogę Wam, jak chcecie, wpisać nazwę tego koloru, tego niebieskiego. Teraz na spokojnie, tubkę sobie zajrzę. Ten no, bardzo ciekawy niebieski. Ja go kupiłem kiedyś na zasadzie, że tak wydaje się, że może kiedyś mi się przyda, że taki błękit pruski. A się okazało, że no, to jest bardzo dobry przyciemniacz. To się nazywa. No dość skomplikowana nazwa. Podejrzewam, że to od pigmentu. To jest taki półkryjący, czyli nie jest, czyli transparentny kolor, ale bardzo klarowny, ładny jakby. Tak, to można w indygo. Tak, indygo jest tutaj dość zbliżone. Znaczy, jak się do indygo doda kobaltu, to właśnie wyjdzie ten odcień, ten Indiatron Blue Blur. Kobiety się trochę wytrącą te kolory. No, natomiast już tutaj też zauważcie po lewej, u Was po prawej stronie, ja mam na, tak powiem, podglądzie po lewej. Znaczy te chmury po prawej, ta duża chmura, że tutaj też ważne, że tam się pojawiło trochę więcej sepi, tak? Że ten odcień jest czasem bardziej niebieski, czasem bardziej brązowy. I ty, mimo że to są cztery kolory, no to jednak korzystamy z tego, że gdzieś bardziej wychodzi na pierwszy plan brąz, gdzieś bardziej błękit. Dzięki temu pojawia się trzeci wymiar. Żeby nie zrobić właśnie tego tak typowo monochromatycznego, bo warto, jak te kolory tam gdzieś się przenikają, tak? I ta sepia nie tylko się pojawi na chmurach, ale też na architekturze. Tu szczególnie jest w prawym dolnym rogu, tam przy podpisie trochę więcej jest tej sepi. No i to samo też te ciepłe kolory. No tutaj może akurat nie do końca wyszło, trochę za bardzo się rozpłynęły te ciepłe kolory tam na tym niebie, tam bezpośrednio nad tym krawędzią budynków po prawej stronie i gdzieś tam w pobliżu wieży troszkę mogło być to ciut mocniejsze, ale z drugiej strony może i też tak dobrze wyszło, bo dzięki temu te światła, które mają kolor, tak, te sztuczne światła, mają właśnie ten efekt. No słuchajcie, myślę tak, że gdzieś tam, no się pewnie gdzieś chciałbym zrobić jeszcze na pewno co jakiś czas takiego live'a dla wszystkich. Pewnie to będzie, no ciężko powiedzieć, czy to będzie za tydzień, za dwa, za miesiąc. Może jakoś, nie wiem, przed świętami, nie wiem, może wielkanocnymi. Bo teraz ferie są, więc teraz ferie. Właśnie ktoś Was by chciał, można się spokojnie jeszcze zapisać, bo one startują, tak, tam w poniedziałek dopiero.
To jest pierwszy tydzień portrety, więc jak ktoś się interesuje portretami, chciałby spróbować nauczyć się, no to jest dobry moment, no bo to jest też jedna z taka seria z lekcjami podstawowymi do portretów, a drugi tydzień, i to są takie trzy lekcje, takie z trzema korektami, tak intensywniej niż normalnie, a drugi tydzień to jest z kolei wnętrza. Tego jeszcze nie było jako taka systematyczna lekcja, gdzieś tam jakiś temat wnętrza się czasem pojawił, ale tutaj jakby pewne kwestie jakby wyjaśniam, jak podchodzić w ogóle do wnętrz. I też fajnie, jak kogoś interesuje ta tematyka, bo to jest jeden z takich najtrudniejszych tematów, no ale trzeba w którymś momencie zacząć, no, zacząć robić, tak? Bo jak już macie opanowane te podstawowe techniki, w szczególności malowanie dużych plam, to już wnętrza już nie są takim sekretem. No tak, tam mogło się, no bo się za bardzo rozlało, ale tak jak powiedziałem, może i dobrze, bo dzięki temu te sztuczne światła inaczej wyszły. Ale gdzieś rzeczywiście może tam z lewej strony, jakby tego było więcej, byłoby fajnie, natomiast teraz już bym tego nie nakładał, bo to jest papier, znaczy celuloza. Na bawełnie można byłoby się pokusić o coś takiego jeszcze, ale na celulozie nie. Słuchajcie, no to bardzo Wam dziękuję. Też ślę Wam życzenia noworoczne, bo to już niedługo. I co, i z szczęścią Was słyszę, widzę, tak, czytam maile na kursie, czytam na tych feriowych zajęciach. Bo jakby co, to wolna pracownia, tak jak Wam pisałem, na wolnej pracowni dopiero tam 18 stycznia, czyli po feriach. No i to samo też te zajęcia cotygodniowe, ta seria zim, bo się zimy zaczną, tak, to dopiero po feriach. Czyli tam też, tam 20 chyba stycznia. Ale to też macie dzięki temu czas na nadsyłanie prac domowych z kamienia i ze szkła, jak ktoś nie zdążył. Słuchajcie, to bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia przy następnej jakiejś lekcji.